mamy nowe obowiązki, nowe obowiązki, których de facto my jako emitenci nie ponosimy, no też będziemy mieli nowe koszty, bo jeśli ktoś coś robi za nas, no to będzie chciał za to wynagrodzenie. No i pierwszym kosztem, który na pewno Państwo odczujecie, jeśli emitowaliście obligacje przed 1 lipca, będziecie emitować w tym roku, to jest wzrost kosztów prowizji. Generalnie prowizja jest zawsze wyrażana w procencie od wartości emisji, natomiast te procenty, biorąc pod uwagę taką luźną obserwację rynku przed nowelizacją, po nowelizacji, troszkę poszły w górę, w niektórych przypadkach bardzo poszły w górę. Skoro ja biorę na siebie jako agent emisji odpowiedzialność za to, że to ma być zrobione prawidłowo, to ja biorę za to wynagrodzenie oddzielne jako wynagrodzenie agenta emisji, ale w tej prowizji też jeszcze troszkę sobie gdzieś tam będę starał to zrekompensować. Dwa, wprost wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji. Tego nie przeskoczymy, każda jednostka musi z agenta emisji korzystać i każda jednostka musi wprost za pełnienie tej funkcji swojemu agentowi zapłacić. Pełnienie funkcji agenta płatniczego to jest funkcja fakultatywna, ale nierzadko okazuje się, że te koszty są na tyle niskie, to nie są duże koszty, jeśli chodzi o funkcję agenta płatniczego, że nie opłaca się samemu tych wszystkich formalności robić, tylko opłaca się to zlecić właśnie w większości przypadków tej samej instytucji, która jest agentem emisyjnym. Trzeba mieć świadomość, że agentem płatniczym może być zupełnie inna instytucja. Taki przypadek jeszcze mi się nigdy nie zdarzył i pewnie się nie zdarzy, bo nie ma takich przesłanek, żeby kogoś innego angażować w obsługę odsetek, a kogoś innego w to, że bierze odpowiedzialność za emisję. Natomiast z tego można zrezygnować i można samemu sobie te pożytki wynikające z obligacji obsługiwać. No i trzecia rzecz, koszty związane z rejestracją. To są koszty, które emitent musi ponieść, jeśli chce wyemitować obligacje. To znaczy, musimy się zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, czyli za uczestnictwo, za to, że możemy brać udział w tym całym przedsięwzięciu, kolokwialnie mówiąc, musimy zapłacić. Musimy zapłacić za to, że rejestrujemy emisję, czyli już najpierw za to, że weszliśmy do KDPW musimy zapłacić, a później musimy zapłacić za to, że oni nam zdeponują te nasze obligacje. No i później za każdy pożytek wypłacany z obligacji, czy to przez KDPW pójdą nasze odsetki, czy przez KDPW będziemy wykupować nasze obligacje, za każde takie działanie będziemy musieli Krajowemu Depozytowi zapłacić. To nie są duże koszty. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego i rzędu wielkości emisji te koszty raczej będą oscylowały w granicach tych najniższych pułapów. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że poza kosztami, które były wcześniej, prowizja czy marsze, będziemy musieli ponieść dodatkowe koszty na rzecz instytucji deponującej.